Kochani, mówiłem Wam całkiem niedawno, że dostaliśmy zgłoszenia, iż żołnierze, którzy chcą wyjeżdżać poza granice kraju, nie mogą, muszą być pełne wyszczepienia. Tak samo personel latający i tak dalej, i tak dalej. Informowałem Was również, że z naszą prawniczką, panią Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź, sporządziliśmy pismo i wysłaliśmy do dowódcy wojsk operacyjnych. Zobaczcie, co dostaliśmy teraz. Przeczytam Wam zresztą. Zmiany, zmiany, zmiany. Nawiązałem do pisma Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON z dnia 16 stycznia 2023. Informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych przyjęło do służbowej działalności następujące stanowisko Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w tej sprawie. Reasumując, należy podkreślić, iż mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne oraz dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy i personelu cywilnego Sił Zbrojnych RP, w ocenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia realizacja szczepień ochronnych przeciwko wirusowi, wiadomo jakiemu, jest zalecana i powinna odbywać się tylko na zasadzie dobrowolności. W związku z powyższym informuję Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Uwaga, panowie, do Was, którzy wyjeżdżacie na misję. Nie będzie wymagać od żołnierzy kierowanych do służby poza granicami kraju w PKW oraz do dyżurów w SON, GB, V4, UE szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Można? Można, panowie. Ci dowódcy, którzy Was odrzucali, teraz poinformujcie ich o tych, niech sobie szukają. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zaleceniami z dnia 30 marca 2022 roku Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku z zakażeniami wirusem bla 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 dla osób kierowanych do pełnienia służby pracy poza granicami państwa PKW łamane na PJW, żołnierze, którzy nie posiadają pełnego cyklu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, będą musieli odbyć odosobnienie przed wylotem wyjazdem w rejon PKW. Niby normalność, ale nie do końca. Niemniej jednak ja się bardzo cieszę, że po prostu ktoś tam... Bo co tam się działo? Żołnierze, którzy chcieli wyjechać poza granicę kraju, musieli mieć aktualny kalendarzyk. Szczypawek. I do tego jeszcze musieli się testować 2 dni przed wylotem. Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna się wojsko. Niemniej jednak, panowie, koledzy, koleżanki, mundurowi, Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych nie będzie wymagać od żołnierzy kierowanych do służb poza granicami kraju, PKW, bla 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 bla, szczepień przeciwko wirusowi. Rozsyłać